Witam Państwa, Paweł Rakowski, Rozmowa Niezależna. Moim Państwa gościem jest dr Michał Stadłowski, Uniwersytet Warszawski i Instytut Prawa Wschodniego. Witam Pana ponownie. Dzień dobry, Panie doktorze. Spotykamy się, żeby omówić taką postać, jaką był Michał Gorbaczow. Przypomniał się w związku ze swoją śmiercią w bardzo pięknym wieku, 91 lat. No widzimy, że to jest biografia, która budzi kontrowersje. Nie tylko na Zachodzie, ale też i przede wszystkim w Rosji. Może na takie pierwsze pytanie. Jak na Zachodzie postrzegany jest Michał Gorbaczow? Myślę, że to zależy na jakim Zachodzie, bo jeżeli nawet jako Zachód będziemy traktować państwa bałtyckie z racji członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej, to jednak ta percepcja jest negatywna z powodu przede wszystkim prób powstrzymania pójścia tych państw na Zachód, tak? W momencie już jeszcze w czasie perestrojki, to jest bardzo istotny czynnik. Inaczej jest postrzegany w Stanach Zjednoczonych, inaczej jest postrzegany w Niemczech, we Francji, w Polsce. Natomiast widać wyraźnie, że w takiej dyskusji politycznej, medialnej, on teraz jest upatrywany jako takie przeciwieństwo Władimira Putina. I to jest, myślę, że bardzo istotny czynnik, że te oceny Gorbaczowa nie są też neutralne, nie są naukowe, nie są badawcze, nie są analityczne, a bardziej też Zachód patrzy na Gorbaczowa przez pryzmat Putina. I nawet w Stanach Zjednoczonych pojawiają się takie opinie przez obecne kierownictwo polityczne Stanów Zjednoczonych, że Gorbaczow jednak ma określone zasługi w tym zakresie, że podejmując decyzję o pierestrojce, która miała na celu ratowanie przecież Związku Radzieckiego i też komunizmu, przystąpił do pewnej deeskalacji rywalizacji geopolitycznej. Zezwolił na pewne ruchy w zakresie zjednoczenia Niemiec. Tak, pytanie, czy oczywiście były inne możliwości, ale taka łagodna ocena, bym powiedział, występuje Gorbaczowa, ale myślę, że dopiero taka sprawiedliwa ocena i też po jego zbrodniach politycznych będzie dopiero za może kilkanaście lat, kiedy też ten reżim Putina się skończy, bo w samej Rosji jest oceniany bardzo różnie. No właśnie, jak teraz, bo wiemy o tym, że rosyjska ulica w dużej mierze ma pretensje do Gorbaczowa, że rozmontował imperium. Tak, ale to wynika przede wszystkim z czasami totalitarnej wręcz propagandy obecnego reżimu, zakładające, że Władimir Putin jest politykiem i takim carem, który odbudowuje, a na zasadzie przeciwieństwa Gorbaczow był tym, który niszczył. To jest taka dychotomia. Natomiast drugi wachlarz ocen jest różny. Bo z jednej strony opozycja, liberałowie, czy nawet tacy centryści, którzy jeszcze znajdują się gdzieś, uchowali się w ramach tego reżimu, wskazują, że Gorbaczowa należy oceniać w tym pryzmacie, że jednak on zaczął wyprowadzać kraj z stosunków totalitarnych, gdzie do pierestrojki praktycznie w wielu rodzinach nie znano korzeni już od drugiego pokolenia. Bano się rozmawiać o tym. I Gorbaczow podjął się próby oczywiście ratunku tego systemu, natomiast próbując zwiększać granice określonej sfery wolności, ale nie w stosunkach politycznych, ale osobistych. I to było bardzo istotne i to obecna opozycja bardzo to akcentuje i sam Dmitrij Muratow, czyli obecny laureat Nagrody Nobla, o tym wspomina i nawet na tym pogrzebie się pojawił w takim dość prestiżowym miejscu. Natomiast siły imperialne, neoimperialne, skrajnie szowinistyczne, prawicowe, takie, które są bardzo antyzachodnie, akcentują tylko to i głównie to, że Gorbaczow był tym, któremu nie wystarczyło siły na pacyfikację tendencji odśrodkowych, nie starczyło mu sił na uspokojenie sytuacji wewnątrzpolitycznej, nie miał woli, żeby konfrontować się z Zachodem dalej, bronić interesów Rosji i jest przedstawiany jako taki zdrajca. I tu nawet jeden z takich głównych propagandystów rosyjskich, Igor Korochenko, powiedział, żeby Gorbaczow trafił do piekła. Więc to też jest taka silna dość ocena. No ale tutaj akurat pan wspominał o tym, że Gorbaczow tak właściwie był w pewnego,
był uległy wobec szukał jakiegoś kompromisu, tak, wycofał wojska radzieckie z Afganistanu i tak dalej, i tak dalej. No ale czy, patrząc z punktu widzenia historycznego, czy właśnie Gorbaczow miał jakiekolwiek inne alternatywy wobec realiów, w których funkcjonował? No jednak Związek Sowiecki okazał się być tą siłą słabszą od Stanów Zjednoczonych. Czy mógł postąpić inaczej, tak właściwie, w czasie swojego urzędowania? To bardzo trudne pytanie, dobre pytanie, choć jest trudne. Ja myślę, że przede wszystkim wyjdźmy od tego, że Gorbaczow mimo wszystko, mimo że był bardzo dobrym politykiem, jeśli chodzi o te rozgrywki wewnątrzpartyjne i frakcyjne, mimo wszystko to był człowiek taki skłaniający się ku różnym utopiom, które też wynikały z pewnej prostej, chłopskiej wiary w pewne dobro, bo sam się wywodził z guberni Stawropolskiej, został wychowany w tym kłamstwie komunistycznym, ale kłamstwie, które on wierzył, że to jest dobre i wierzę, że komunizm ma służyć ulepszeniu świata. I ta myślę, że ta wiara towarzyszyła mu do końca z jego dni i on też patrzył przez ten pryzmat na stosunki międzynarodowe. Uważał, że można się oczywiście porozumieć z państwami, można dokonać zachodnimi, dokonać pewnej deeskalacji. Oczywiście Związek Radziecki musi zachować określoną swoją strefę wpływów, swoje interesy. Natomiast pewien kompromis jest możliwy i jeszcze na takiej zasadzie, że Rosja będzie współkreatorem tego świata. Natomiast no, trzeba to oddać Gorbaczowowi, że jednak no, nie okazał się tym betonem, ale to może wynikało z jego, z jego utopizmu. No i przegrał z osobami też bezwzględnymi, bardziej bezwzględnymi. I tak naprawdę okazał się poza już, jakby zupełnie poza polityką. Natomiast pewnie nie miał możliwości ratowania imperium w pełnej skali. To jest pewne. A czy nie można uznać dość krwawego spacyfikowania Litwy, jak też innych państw bałtyckich w 1991 roku za próbę no właśnie jednak utrzymania tego imperium, przynajmniej w swoim kształcie no, geopolitycznym? Jak najbardziej. Natomiast tutaj chodziło bardziej o zachowanie Związku Radzieckiego jako imperium ze swoimi granicami, tymi integralnymi, tymi dotyczące granic Związku Radzieckiego. W świadomości Gorbaczowa państwa bałtyckie były integralną częścią Rosji, wcześniej Imperium Radzieckiego. Uważał, że te elity skomunizowane, które po 1940 roku Rosja jakby kolonizowała, chcą być z Rosją, natomiast tam występują jacyś bóry, szabrownicy, bandyci sponsorowani przez Zachód, że to są jakieś tendencje separatystyczne. Gorbaczow też był autorem takiego planu, żeby państwa bałtyckie szantażować właśnie surowcami energetycznymi. To też bardzo istotne, to teraz to widzimy. Natomiast też w pewnym momencie chyba zrozumiał, bo już docierają do nas informacje, że już za czasów Jurija Andropowa, czyli takiego politycznego ojca Gorbaczowa, istniały pewne plany, bardzo ogólne, liczenia się z tym, że w celu ratowania imperium, na przykład Ukrainę i Białoruś trzeba silnie wtłoczyć w ramy imperium, nawet kosztem rozdarcia Ukrainy w najgorszym przypadku. Natomiast państwa bałtyckie ewentualnie można jakoś oddać albo zwrócić im wolność. Więc takie też polityczne plany były. Natomiast no to jest przykład też utopii z państwami bałtyckimi. No i przykład zbrodni. I nie tylko tam, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że perestrojka to jest trudny czas dla Górskiego Karabachu, dla Azerbejdżanu, dla Gruzji, dla Armenii. Tam również te rządy Gorbaczowa są oceniane bardzo negatywnie jako taki przykład złego imperializmu. A tak tutaj wspomniał Pan o Andropowie, to wiadomo, władyka KGB. Wspomniał Pan o tym, że Gorbaczow no, był protegowanym tak, Andropowa. Natomiast sam Gorbaczow w latach 80. miał skrajnie inny wizerunek niż większość władyków Kremla ówcześnie. Tak? Słynna jego relacja z małżonką Larisą, tak, która no, dość mocno zachwyciła Zachód, jak i też rosyjską opinię publiczną.
No przede wszystkim Andropow chyba zdawał sobie sprawę, że samo kierownictwo Związku Radzieckiego jest już jest skostniałe, stare, mówiąc tak kolokwialnie, i chciał prowadzić pewien czynnik ożywczy, chociaż o ile dobrze pamiętam, Gorbaczow, pojawiając się w tych najwyższych kręgach władzy, miał 54 lata i był uznawany za młodą osobę. No, tak. Kreml jak Watykan trochę. Tak, tak. I miał być takim czynnikiem ożywczym, czynnikiem takim reformatorskim, ale reformatorskim w tym znaczeniu, że system należy zachować, zwłaszcza system kontroli społeczeństwa, system w ogóle bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. Należy zachować również ideały te komunistyczno-socjalistyczne, natomiast należy zwiększyć pewien margines wolności i aktywności jednostki, żeby wykonywać pewne działania aktywnie w gospodarce, w zabezpieczeniu bytu i przede wszystkim z takiego powodu, żeby zabezpieczyć się przed jakimiś potencjalnymi wystąpieniami. No, ale problem był zarówno z Andropowem, jak i z Gorbaczowem, że nawet Gorbaczow przez pierwsze swoje półtora roku władzy nie miał konkretnego planu reformy państwa, zwłaszcza reformy stosunków gospodarczych. Ta reforma później została przygotowana ad hoc, szybko, natomiast ze strachu przed nomenklaturą i oporami betonu partyjnego wycofano się z niej, dokonano ją częściową. To był błąd i następnie, kiedy nie dokończono reformy gospodarczej, zaczęto robić reformę polityczną, zwiększając też zakres wolności politycznej. Następnie oczywiście narody ZSRR zniewolone zaczęły domagać się wolności i to wszystko zaczęło się rozpadać, ale jest i najważniejszy czynnik, albo jeden z ważniejszych jeszcze, o którym teraz w ogóle zapominają i eksperci światowi, i też rosyjscy. Otóż sami Rosjanie, a w tym przede wszystkim Borys Jelcyn, stanęli na czele ruchu, który domagał się restytucji państwowości rosyjskiej. I przecież to w czerwcu 1990 roku podjęto deklarację suwerenności Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, bo część elit rosyjskich, kierując się też takim pojęciem patriotyzmu, antykomunizmu, stwierdziła, że dość. My też mamy chęć zbudowania swojego państwa, bo nawet ta Rosyjska Socjalistyczna Republika Radziecka nie ma pewnych nawet atrybutów państwowości. I tu wystąpił ogromny konflikt pomiędzy tym wielkim molochem komunistycznym, który zniewalał jakby nawet Rosjan, a z drugiej strony też nową inteligencją rosyjską, która chciała budować swoje państwo. I tu chyba to już jest problem, bo to wpływa na dzisiejszy stosunek Rosji do Ukrainy. Bo okazuje się, że moim zdaniem to nie chęć odbudowy Związku Radzieckiego decyduje o ataku na Ukrainę, ale właśnie chęć budowy Rosji i odbudowy Rosji, niestety w granicach imperialnych, w granicach Związku Radzieckiego, ale to jest czynnik, o którym teraz zapominamy w debacie. I takie ostatnie pytanie. 30 lat minęło od upadku Związku, 31 lat minęło od upadku Związku Radzieckiego. Co przez ten czas Michał Gorbaczow robił, poza oczywiście grą w reklamach różnych fast foodów amerykańskich, ale też takie pytanie w sumie wieńczące naszą rozmowę. Dlaczego Władimir Putin nie był jednak obecny na pogrzebie Gorbaczowa, skoro jednak rosyjskie elity bardzo pietycznie podchodzą do jakiejś ciągłości, tradycji i do takiej symboliki swoich poprzedników? Znaczy tutaj on był częściowo. Dlaczego? Pojawił się w szpitalu, oddał honory, oddał cześć i z jednej strony jest to sygnał, że władza prezydencka w Rosji jest najsilniejsza, władza jest święta. I co by nie było, ale prezydent obecny ma zawsze okazywać honory dla byłego prezydenta. I Władimir Putin udał się tam, zrobił zdjęcie i chciał, nie chciał, to zrobił. Z drugiej strony nie pojawił się z ludźmi, nie pojawił się na tym właściwym pogrzebie, co jest manifestacją, że mimo że szanuje Gorbaczowa jako prezydenta, ale nie szanuje go jako polityka, bo nie zgadzał się z jego linią i tak jak większość Rosjan uważa, że rozbił imperium, tak samo Władimir Putin tak samo myśli i też Władimir Putin pokazuje, że on odbudowuje. I to jest jakby taka gra polityczna, że on się tam nie pojawił. Być może gdyby Władimir Putin zajął Kijów, to być może by się pojawił na tym pogrzebie, natomiast teraz to było też za duże ryzyko. I by na trumno Gorbaczowa powiedział, że zdobyłem to, co ty utraciłeś, tak?
O! Dobrze. To jest zwieńczenie naszej dzisiejszej rozmowy. Doktor Michał Sadłowski, Uniwersytet Warszawski i Instytut Prawa Wschodniego. Paweł Rakowski żegna się w tym odcinku.